Cześć Wam, witamy Was w nowym vlogu, dziś z naszego Fertka i mamy dla Was coś, o, może tak będzie widać, co dzisiaj zrobimy. Będziemy montować radio w naszym Fertku, żeby trochę lepiej wyglądało, także jeśli Was to ciekawi, zostańcie, a jeśli nie, to widzimy się innym razem. Włączyliśmy Webasto, bo na dworze zimno. 9 stopni mamy w kamperze. W kamperze 9, na dworze jeszcze zimniej. Jesień się zrobiła, zimno, szaro, ponuro, więc mamy dla nas nowinkę technologiczną. Uwaga, mamy takie radyjko. Dostaliśmy je ze strony. Dwa dni później. Na takiej stronie. Banggood. Bang. Albo jak tam to się czyta po... chińsku to jest dobrze i good po angielsku to jest dobrze, czyli strona dobrze, dobrze? Powiemy to Wam tak szczerze, że szukaliśmy tego radia na internecie wzdłuż, wszerz i w poprzech i odezwał się do nas ten sklep i powiedział, że możemy sobie wybrać coś na nim do testów, przetestować, nagrać o tym odcinek. Przetestujemy. Jak już mieliśmy okazję, no to żal by było nie skorzystać. Wydaje się dość fajne i ma bardzo dużo pozytywnych opinii. Tak wygląda na aukcji. A zaraz zobaczymy, jak wygląda w rzeczywistości i czy to naprawdę jest takie fajne, jak wszyscy o nim piszą. Mężu, przedstawiaj, co ty tam masz? Instrukcje obsługi to dla żony, bo faceci sobie radzą bez instrukcji. Z tobą sobie poradziłem bez instrukcji, to i z radiem sobie poradzę. Przyjmijmy, że sobie poradził, bo trochę pomogłam. Kamera cofania, ponieważ w zestawie jest kamera cofania. My ją zamontujemy. W drugim woreczku mamy pozostałe przewody. Już zobaczmy, co to są. W drugim worku mamy wtyczkę zakończoną przewodami. Do czego one są, to sobie sprawdzimy w instrukcji, że ona później sprawdzi. Jest jakaś przeduszka USB. Kolejna wtyczka, przedłużka, kolejna i co najważniejsze, moduł GSM, antena, bo w radiu mamy również nawigację. Radio też ma Wi-Fi. To w ogóle zobaczymy, co to jest napisane, co to radio ma. Mikrofon, USB, USB ładowanie w razie czego też i kamerę cofania i można stosować nawigację i różne inne wynalazki. Samo radio. A, jeszcze elegancko zapakowane. W folijce. Folijki na razie nie będziemy zrywać. Dokupiliśmy do radia, zanim nam jeszcze radio przyszło, kasetę uniwersalną. I musimy ją trochę przerobić, ponieważ to radio jest chude. W sensie nie ma tak zwanej dupy. Tego tyłu. Uniwersalne kasety wszystkie są, kieszenie są robione tak, że z boku jest przykręcana. Tu mamy przykręcane na otwory z tej strony, więc musimy ją troszeczkę przerobić. Będzie ona nałożona w ten sposób. Tylko od razu jeszcze żona musi przynieść swoje magiczne pudełko z wkrętarką i śrubkami. I przykręcimy sobie czterema śrubeczkami i będzie z głowy. No, tak to wygląda. Teraz żona może sobie dalej kontynuować swoje wywody. Ach, jaki ten mój mąż jest ciężki. 80 kg wagi, a powiem Wam, że nie do przeskoczenia. Skrzynka mocy już jest. Czas na akcję. Powiem Wam, że my lubimy takie strony, bo można na nich kupić coś połowę taniej. Tak jak nasze Webasto, które też było zakupione z chińskiej strony i żyje do dnia dzisiejszego. I sprawdza się znakomicie, bo jest ciepełko. Tak jest, także kiedyś może sobie z takiej chińskiej strony kupimy hulajnogi elektryczne. Bo tam też za połowę tej ceny kupi się coś fajnego, ciekawego. Mój małżonek działa. Która chciała. Tak, a ja sobie tak przeglądam, żeby Wam powiedzieć trochę, co tutaj możemy jeszcze od tego radia oczekiwać. O, tutaj mamy opis. I tak, jeśli chodzi o przesyłkę, to przyszło to nam bardzo szybko, nawet tydzień czasu nie trwało. I jeśli chodzi o cło, bo teraz to największy taki problem w tych stronach chińskich, to mają magazyny w Unii Europejskiej i ominęliśmy ten fakt. Dobra, teraz demontaż starego.
Leży. Zdemontowane. Ekspres. Jak tak się ekspresowo zamontuje, to człowieku 20 minut i nas tu nie ma. No, tylko nie połam. O, to tak miało być. Dobra. Mamy otwór 2 din. Już pod radio. Pod radio jest rozmiaru 2 din. Adin, 2 din, 3 din. Do tyłu. Raz. Zmieść się. Zobaczymy, bo teraz wpadłem na pomysł, że a może by wyjąć i może się okaże, że będziemy musieli montować jakoś tej kasety. A może się okaże, że będziemy. Zaraz zobaczymy. Ciach. Tu. I tu, rutu, majtki z drutu. Dobrze, że ma tą folię ochronną. O, panie, przejebczył pan. Co? Za duża. No to rady jest takie samo. I co, chcesz ciąć w plastiku? Nie wiem, zobaczymy. Zbędny wydatek. 30 zł poszło się grzać. Potrzebne nam wkrętarka, małe wiertło rozmiar 2, wkrętów 4 albo więcej. W zestawie są? Co, wkręty? Nie. Nie, w zestawie masz samo radio. Ja idę po wkręty w takim razie, a ty idziesz po resztę. Aha, ja już przyniosłam skrzyneczkę mocy i przyniosłam wkrętarkę. Reszta należy do ciebie. Dobra. No powiem wam, że jesteśmy zaskoczeni, bo ten montaż wcale nie był skomplikowany. Na razie trzyma się na 2 śrubki i wygląda tak. Także prezentuje się chyba ok. Jeżeli chodzi o te kasety, o te kieszenie 2 din, to one się sprawdzają, ale w autach, które są troszeczkę młodsze jak nasze. Nasze przewiduje 1,5 din wejście. Nasze, jak nasze było produkowane, to nikt jeszcze nie wiedział, co to jest 2 din. Więc my tu robimy swoje 2 din. No, troszeczkę pokombinujemy. To radio tutaj zostaje w Fertku pewnie już na wieki wieków. Amen. Wydaje się taką konstrukcją dość porządną i tym bardziej, że opinie na tej stronie wykazują, że to radio naprawdę działa. Także tam widziałam opinie po 2 latach, po 3, że nadal jest sprawne. Miejmy nadzieję, że i to takie będzie. Wywierciliśmy otwory tak naprawdę w tej ramce, która w razie czego i tak się chowa pod obramówką o tych elementów, które wchodzą, czyli pod tym. Więc nawet jakby kiedyś przyszło założyć jakieś coś innego tutaj, to no, i tak nie będzie widać tych wkręcików. Jeszcze jeden. Coraz bliżej celu. Radio już jest zamontowane na obudowie. Wystarczy podpiąć i wsadzić, niby nic trudnego, ale jednak pojawiają się komplikacje. Do radyjka dostaliśmy taką oto kosteczkę z przewodami, żeby sobie podłączyć do swojej kosteczki, którą macie w samochodzie. My od starego radia mamy już to cudo, ale trzeba to odpiąć i podpiąć do tego. Myślę, że kolorystycznie nawet się tu zgraliśmy. Nie no, to są uniwersalne, więc kolory są takie same. A. To będziemy łączyć. Czyli co, drutujemy? Zróbmy to tak, jakby każdy człowiek w domu zrobił. Czyli polutowo. Żebyście polutowali, czy połączyli i zrobili na termoskurcze. Ja bym zrobiła tą drugą wersję, bo lutować nie umiem i nie każdy ma lutownicę w domu. Ale możemy to zlutować, kochanie. Sprawne ręce kręcą kable. Czujesz się jak w pracy? Nie. W pracy bym to lutował. Mojemu mężowi powiedziałam, żeby nie lutował bidaczyna, żeby się nie męczył, że wystarczy skręcić i tymi termoskurczami złapać, także ma lekkiego focha, że tutaj podjęłam nadzór, ale stwierdziłam, że większość przecież ludzi w domach, no nie ukrywajmy, żeby tego nie zlutowało. Także montujemy tak, jak 90% populacji polskiej by to zamontowało. Nie wiem, czy na wszystkich tych chińskich stronach jest tak jak na tej, ale na tej jest wliczony podatek VAT. Zakupy są bez cła, jeśli wysyłka jest z magazynu z Unii Europejskiej, na przykład z Czech jest tu bardzo dużo rzeczy. Zajrzałam sobie dużo więcej ogłoszeń z tych stron i oprócz
dużej oferty radii i innych rzeczy, no to tak jak na tych stronach bywa, są takie perełki, które gdzieś tam puszą do zakupu w niskich cenach, na przykład pompki wody do kampera, czy jakieś kamery. I tutaj z pewnością duże zainteresowanie są te kamery, wideorejestratory, które też sobie kupiliśmy. Kto kupił, to kupił. Po prostu martwię się o moją małą żonkę, że jej jakiś wyjedzie, przydzwoni w mini i co? I ucieknie, bo oglądając teraz na internetach, jak ci ludzie jeżdżą, to się po prostu nóż w kieszeni otwiera. Tak, także mamy dodatkowy ten zakup, ale to już w naszych samochodach prywatnych wisi. A co wisi, nie utonie? Bardzo, bardzo proszę. Ale nie, ja to tu mam ręce zajęte, to ty jesteś tu fonetycznie po chińsku. Dobra, powiem wam, że chwała panu, instrukcja jest po angielsku. Także nie jest źle. W razie jakbyście mieli problem z tłumaczeniem, to są takie fajne też aplikacje, na przykład, niech ja tu znajdę, o, są takie aplikacje jak Google Tłumacz, tutaj jest aparacik, jak skierujemy, to nam przetłumaczy. Więc dla tych, którzy nie umieją dość płynnie po angielsku albo mają problem z jakimś słówkiem, to taka aplikacja jest, można śmiało sobie tłumaczyć te instrukcje obsługi. Choć myślę, że gdybyście kupili takie właśnie radio, to macie instrukcję obsługi wideo. Tak jest. Sprawdzimy. Który? Pink. Taki blady pink. Pink jest. Tak, bo ja jeszcze wam nie dopowiedziałam, bo to radio jest takie dość wybajeżone. I oprócz radia, oprócz kamery cofania, oprócz Androida, możliwości grania, połączenia z telefonem i na przykład na telefonie mieć kontroler jak w PS, a na tym wyświetlaczu mieć grę, to jeszcze można podłączyć go do komputera samochodowego i pokazuje na przykład ciśnienie w oponach, pokazuje czujniki parkowania przód, tył, można dołączyć kamerę przednią, więc radio ma funkcję, tak jak przystało na radio z Androidem, szerokie i pewnie ma jakąś aktualizację od czasu do czasu i nowe funkcje dochodzą. Może zobacz, nawet Netflixa można na nim zobacz mi proszę pomarańczowy z czarnym paskiem, do czego służy, bo my takiego nie mamy. Pink, blue... Orange. No szukam, tylko jakiś szukam. Tam drugi orange. Nie ma, a jest. Orange red? Czy nie? A jakie masz? Orange i orange black może, coś takiego. Mam brown, green, white, pink, blue, grey, green, grey, black. White, black. O, no właśnie. Ale to white, biało, czarne. No, masz interesuje orange, black. No to, a poczekaj, może mam na drugiej stronie. Nie mam na drugiej stronie, nie mam drugiej strony, nie mam takiego. A w ogóle masz orange? Mam orange. I co jest napisane? Little lamp test. Lamp test to mała lampka testowa. Test małej lampy? No dobra. Może mryga, że działa albo nie działa. Może. Kostka. Dołożona, przerobiona, zamontowana. Zostały nam trzy przewody, które oryginalnie też to były w starej kostce zaizolowane. Jeden to jest jakiś tam kontroler po kluczyku, a drugi to jest kontroler czujników cofania i jakaś lampka kontrolna. Nie musi tego być. No. Kiedyś domontujemy może czujniki cofania jeszcze do nas do tyłu. No, ale jak mamy kamerę, bo tu jest kamera, będziemy mieli kamerę, to będziemy nam się super cofało, bo nasza kamera szwankuje, przerywa. A wiemy, że przerywanie nie jest wskazane. Ryzykowna zabawa z przerywaniem, dlatego u nas będzie ciągłość. Tak jest, dobra. Dobra, teraz tak, tu mamy kamerę. Naszą starą kamerę cofania. Więc może będzie się dało... Po tych samych przewodach tylko zmienić samą kamerę, nie? Po tych samych przewodach tylko zmienić samą kamerę. Działamy, zobaczcie, nawet mój mąż po 7 latach razem postanowił ładnie posprzątać. Jest progres. Zobaczcie panowie, jak tym kobietom niewiele potrzeba, to na kubkę zmieździ. No jakie szczęście, jaka radość. Widzieliście kiedyś mnie taką szczęśliwą? Patrzcie, jeszcze raz wam pokażę, patrzcie. Na kubeczkę pozbierał. Nie zrobił dziurki. Ja bym zrobił tu ładną dziurkę w kokpicie, schował te przewody.
Mężu, masz dzisiaj pole do popisu. Zobaczcie, jak wcześniej to było zrobione. Takie było zamłamanie tutaj. O, wszystko szło nam pod wszystko. To nam się jakoś odkleja, bo to oni muszą się odkleić w takim razie. A może to jest przykręcone? Macaj. Nie, nie czuję żadnego wkręta. Jest to ewidentnie przyklejone. Skończyłam swoje zadanie. Jeszcze zakleję czarnym klejem na ciepło. Tutaj brzegi, bo no, nie wyszło jakoś bardzo idealnie, ale umiarkowanie poprawnie. Także to pójdzie w tamtą dziurę. Tam, nie tamten. Jest idealnie? W otwór. To pójdzie w tamten otwór. A tu mamy już, o, bardzo proszę, mamy jeszcze drugie takie, ale postanowiliśmy zostawić jedno. Na co nam dwa? Do tej pory nie mieliśmy żadnego i żyliśmy, więc jednym też przeżyjemy. A tymczasem podłączenie coraz bliżej końca. Testujemy. Radio poproszę. Dobra. Dobra. I teraz tak, lecimy. To jest główne. Tyka. Uwaga. Chwila prawdy. Ha! Działa! Piątka. Hola, hola. Zagrajmy coś. Piszczy. Jest dźwięk. Następny kierunek do pływu migrantów. Mówimy o tym przestrzegać wcześniej. A weź może tak przytrzymaj dłużej, może ty szuka. A ten wpiłem nie podpiąłem anteny, to możemy się tak szukać. 15-metrowym śpiewcze pospolitym przywiezionym z Borów Tucholskich rozpoczął się także polski jarmark świąteczny. Sponsorem Krakowy Pogody jest firma Studio Komiki Regionalne. Tak, konkretnie. Powiem wam, że całkiem przyzwoicie. Dobra, widzimy się za chwilę. Składamy to do przysłowiowej kupy. Instalujemy na telefonach. Bluetoothy konfigurujemy. Itp. Itd. Tak jest. No. O! Zapaliło się. Działa. Jestem. Cześć! Podwójnie. O skóra! Ale Ameryka, panie! Panie, wygląda jak nówka sztuka, jakby z salonu dopiero ten nasz Ferdek wyjechał. Tylko jeszcze musisz od kierownicy dopiąć. Jo, najpierw trzeba dokręcić. A to jest na przykręcone, to jest? A jak? O, panie, ja to myślałam, że to jest na jakieś klipsy. Ciągnę sobie bliżej, żeby zobaczyć tą Amerykę. No wiesz ty co? Daj no mi sobie. Czekaj, no dobra, ty drugą połówkę. Ach! Kluczyki poproszę. Bardzo proszę, czyń honory. Żeby jakiegoś zwarcia nie było. Nie będzie. Tu, 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 tu. No, powiem ci, że jest moc. Domek. Tu trzeba jakoś coś, żeby ci po GPS-ie pokazywało. Tu się łączy z Wi-Fi, to wiesz? I potem ściąga jakieś... A, no to właśnie. Przyciszmy to radio. O. No to właśnie, dlatego trzeba się połączyć w takim razie z Wi-Fi najpierw. No teraz już jesteś na głównej stronie. Bardziej już nie ma główniejszej. Nie cofniesz. Tutaj masz tu, aplikację, ale... Bo to nie. Jak nie usunę radio, bo to jest jak Android, kochanie. Tu masz wyświetlone wszystkie swoje pliki. I teraz właśnie, tu masz kalkulator, Bluetooth, AUX, to będziesz miał pewnie... tutaj my mamy USB zamiast AUX-a. Chociaż pewnie też mamy tam... Play jest, pyk. Mapy. O, mamy Google nawigację wbudowaną w razie czego. Language. Pierwszy byłem. Zaraz sprawdzimy, czy jest polski. Można dodać. Ale to pewnie jak się połączymy. Z internetem. Tak. I... No dobra. Nie, jakiś chiński dodałaś. No bo mi tutaj stresujesz mnie. Zaraz zobaczymy, czy jest polski. O, jest tych języków trochę. Może nasza polska, jak jest Mołdawia, jest polski. Dobrze, potrzebował chwilkę. Polski. Dobra. I teraz uwaga. A, już się zmieniło. Także radio jest w języku polskim, nie ma problemu. I teraz urządzenia ogólne, system, Wi-Fi. Zaraz zobaczymy, czy łapie nam Wi-Fi z domu. A jak nie, to włączę nasze Wi-Fi, które tu mamy. Domo, to internet, no. Włączę sobie nawet z telefonu. Połączono.
Dobra. O, mamy problem. Wystąpił problem z siecią 400. Dobra. Możliwe, że znaleźliśmy przyczynę. Właśnie instalujemy aktualizację. Takie radia mają te podstawowe wgrane jakieś tam funkcje. No i nie wiadomo, kiedy to było instalowane, no, tak? Dokładnie. Dlatego robimy aktualizację YouTube'a i zaraz zobaczymy, czy działa. Jest! Jesteśmy! Zaraz sobie puścimy coś. A niech będzie. Pominiemy. Pomiń. Trzeba wyłączyć pikanie. No. Tam, gdzie uklikasz się, uklikasz. A, dobrze, jest, powiem ci, że... Jak żona strzeli focha, to może sobie tu przyjść film obejrzeć, a ja mam z tyłu. Jak mąż strzeli focha, to zawsze ma alternatywę, gdzie może oglądać meczyk. Jej, wyznasz trasę. Nasz internet tutaj jest troszkę kiepściutki, więc... Rozpocznij. Nawigacji. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na otoczenie i zawsze przestrzegać prawa. Okej. Okay. Coraz bardziej zgłębiamy tutaj to radio, coraz więcej funkcji w nim odnajdujemy, coraz więcej ciekawości tutaj można znaleźć. Powiem wam, że siedzimy już godzinę i tutaj klikolimy. O, dobra, podtrzymam. No, przeglądałam się. Jeszcze raz. No ma opóźnienie chwilowe, ale jak za radio, za ponad 300, to chyba jest okej. Okay. Widać wszystko, kolory są jakieś w miarę. Ma chyba jakieś takie delikatne rybie oko, bo widzę, że krawędzie za okrągla. Ale to pewnie dlatego, żeby widzieć jak najwięcej. Zobaczymy, jak się będzie prezentowała z tyłu samochodu. A my dzisiaj już się z wami żegnamy. Na pewno do tego radia jeszcze tutaj siędziemy. Jak wyklikamy coś ciekawego, jak przyciągniemy te kable, to pokażemy, jak to wygląda całościowo. A tymczasem buziaki do następnego. Bye-o.